swoim i pani dyrektor 5. Liceum im. Romualda Trauta w Radomiu, pani Elżbiety Bartkiewicz, chciałem zaprosić wszystkich chłopców, którzy chcieliby kontynuować swoją przygodę z siatkówką na egzamin sprawdzający, sprawnościowy 29 maja o godzinie 15 do 5. Liceum. W piątym liceum jako jedyna szkoła na Mazowszu mamy w szkołach ponadgimnazjalny siatkarski ośrodek szkolny pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Szkoła z ogromnymi tradycjami siatkarskimi, której mury opuściło wielu wybitnych siatkarzy, absolwentów. Dwóch z nich mamy przyjemność tutaj gościć w Traugucie. Robert Prygiel, wielokrotny reprezentant Polski, olimpijczyk, obecnie trener plusligowego zespołu WKS Cera Czarni Radą. I Wojtek Żaliński, wielokrotny reprezentant Polski, obecnie zawodnik plusligowej drużyny WKS Czarni Radą. Panowie, w jakich latach, czy pamiętacie, w jakich latach przyjeżdżaliście do Traugutta? No, w nowe czasy ja byłem 9.7 i 9.4 rocznik, także kilka lat temu. Ja byłem uczniem Traugutta przez 2 lata, od 2004 do 2006 roku. A czy moglibyście powiedzieć, dlaczego wybraliście tą szkołę? Ja z prostej przyczyny, w związku z tym, że tutaj chodziłem na treningi siatkówki i wielu moich kolegów siatkarzy postanowiliśmy kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, a tylko Traugutt dawał możliwości pogodzenia gry w siatkówkę i nauki. Ja z takich samych przyczyn Traugutt oferował klasę sportową ze specjalizacją siatkówki i dlatego znalazłem się w tej szkole. Jak wspominacie naukę i w ogóle pobyt w naszej placówce? Naukę wspominam dobrze, a pobyt bardzo dobrze. Zdecydowanie były to najlepsze lata, takie beztroskie, dużo przyjaźni, które do tej pory są kontynuowane. Ja również naukę wspominam. Podobnie jak trener, no zdecydowanie bardziej cenię sobie przyjaźnie, które wtedy zawarłem. Poznałem wtedy dziewczynę, która dzisiaj jest moją żoną. Czy chyba całe życie ten Traugutt będzie za mną chodził? Ja podobnie, tak jak Wojtek, również mam żonę ze szkoły, z Traugutta. Jaki wpływ na panów dalszą karierę miała nauka w tej szkole? Czy w ogóle miała jakiś wpływ? Jak najbardziej. Poza tym, że graliśmy w siatkówkę, to ja kontynuowałem cały czas naukę i edukację wyżej. Tak jak wspomniałem wcześniej, no, bo poza tym, że oczywiście wiedza pozyskana w szkole, to przede wszystkim przyjaźnie, znajomości i mnóstwo wspomnień. Ja również myślę, że to był bardzo ważny czas, bo trochę się mijałem priorytetami ze swoimi rodzicami. Oni chcieli, żebym się uczył, ja chciałem grać, a ta szkoła oferowała mi wszystko i myślę, że do dzisiaj to, co zyskałem będąc w tej szkole, to do dzisiaj mogę z tego czerpać. Czy chcielibyście coś powiedzieć kandydatom na przyszłych uczniów 5. LO? Jakoś ich zachęcić do tego, żeby rozpoczęli naukę w tej szkole? Ja mogę dodać od siebie, że szkoła naprawdę oferuje bardzo wysoki poziom nauczania i wysoki poziom edukacji sportowej również, co jest, myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Kultura fizyczna trochę schodzi na drugi plan, także Traugutt ma możliwość połączenia tego. Poza tym wspaniałe grono nauczycieli, całe grono pedagogiczne, atmosfera panująca w szkole, tak jak wspomniałem wcześniej, do tej pory cały czas jest w moich myślach, w mojej głowie jako jeden z lepszych okresów życiowych w moim życiu. Tak jak wspomniałem o swoich latach uczęszczania do Traugutta, szkoła z bardzo dobrą infrastrukturą i oferuje każdemu to, czego dany uczeń potrzebuje. Jak ktoś chce się uczyć, to będzie się uczył. Jak ktoś chce grać w sport, to będzie uprawiać sport. A najlepiej, jeżeli to wszystko połączy i w tej szkole jest do tego idealne miejsce. Jak wiecie, w naszej szkole działa siatkarski ośrodek szkolny. Co sądzicie w ogóle o tym projekcie? Wspaniała inicjatywa. Ja mogę tylko pozazdrościć. Chodziłem do tej szkoły. Byłem przed chwilą na starej hali, aż dziwię, że tam się pomieściliśmy. W tej chwili jest nowoczesna hala z bardzo dobrymi trenerami, z bardzo dużą ilością sprzętu, dzięki właśnie SOS-om.
Żałuję, że nie miałem takich możliwości, nie mieliśmy takiej organizacji, jaka w tej chwili jest. Także polecam, bo z perspektywy czasu wydaje się, że uczniowie SOS-ów, czyli tu również szkoły Krawuta, pod względem siatkarskim mają wszystko. Ja również nie mogę narzekać na to, co zostałem będąc uczniem tej szkoły, ale jeżeli mógłbym się coś zmienić, to chciałbym, żeby 10 lat temu ten projekt istniał, funkcjonował i może przez to byłbym lepszym siatkarzem. Panie dyrektor, poza sportem szkoła oferuje też inne kierunki kształcenia. Do tej pory uczniowie klas sportowych mogli korzystać tylko z oferty w klasach biologiczno-chemicznych z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim. W tej chwili ofertę dla sportowców rozszerzamy również o klasy humanistyczne. Ponieważ tych klas sportowych jest w szkole więcej, możemy tą ofertę dydaktyczną wzbogacić i mam nadzieję, że to przełoży się na liczne grono wspaniałych kolejnych roczników sportowców. Zapraszamy do Krawuta!